Jest godzina 16. Marta Piasecka, witam państwa ponownie. To jest cały czas w centrum wydarzeń. Trzymamy rękę na pulsie i przypominamy o tym, że w ostatnią środę Państwowa Komisja Wyborcza rozpatrywała sprawozdania finansowe komitetów z wyborów parlamentarnych z 2023 roku, a to posiedzenie następne, bardzo istotne, odbędzie się dopiero 29 sierpnia, które będzie dotyczyło głównie subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. I tak oto przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek odniósł się do odroczenia decyzji w sprawie sprawozdania finansowego największej opozycyjnej partii. Myślę, że trochę brakuje takiego wyjaśnienia, co się tak naprawdę dzieje. Myślę, że warto by było wiedzieć choćby jakaś skala tych zawiadomień na przykład, tak? Przecież tego tak naprawdę nie wiemy. Ja wczoraj gdzieś w tych wypowiedziach cząstkowych członków PKW słyszę, że materiały z RCL-u dotarły na ostatnią chwilę i członkowie PKW nie mieli czasu, żeby się z nimi zapoznać. A ja wiem, że materiały z RCL-u dotarły kilka tygodni temu, dobrych kilka tygodni temu. Teraz dotarły dodatkowe, te, o które prosiła już wstępnie Państwa Komisja Wyborcza. Więc po pierwsze myślę, że brakuje tutaj takiego adekwatnego do tego wyzwania, przed którym stoimy, opowiedzenia o tym, co się dzieje, jakie są zadania, jakie są możliwości i co Państwa Komisja Wyborcza z tym robi. Ale przekładając to już na istotę sprawy, a nie na te odczucia, to myślę, że przed Państwową Komisją Wyborczą rzeczywiście jest duże zadanie związane z tym, żeby przywrócić poczucie tej równości szans w wyborach. Trwają wątpliwości w sprawie sprawozdania finansowego wokół PiS, ale to przede wszystkim, można powiedzieć, polityczne naciski. Przed Państwem już teraz minister nauki, przepraszam, Dariusz Wieczorek. Posłuchajmy, co mówił na ten temat. Prawda jest taka, że 75% subwencji może być decyzją PKW zabrane, no ale pewnie to jest do 75%, tak jest. Więc zobaczymy, bo tak czuję po tym również, co pan mecenas Kalisz mówił, czuję, że taka jest intencja, że trzeba zobaczyć te wszystkie dokumenty i to, co jest w 100% wiarygodne, w sensie takim, że rzeczywiście to były pieniądze publiczne wydawane na kampanię wyborczą, no to pewnie będzie to jakoś tam podliczane. Czyli w tym scenariuszu, rozumiem, PKW zakwestionuje sprawozdanie PiSu, ale nie utnie 75%, tylko na przykład 15 albo 25%. No, trudno mi powiedzieć. To będzie decyzja PKW. Tutaj możliwości jest bardzo dużo. Jedno jest pewne. Niech to będzie przestroga dla każdego rządzącego i na szczeblu centralnym, ale również na szczeblu samorządowym. I przed nami temat dnia, bo przypomnijmy, że w Turcji odbyła się największa wymiana więźniów od czasów zimnej wojny. Rosyjski szpieg Paweł Rubcow, który podawał się niegdyś za dziennikarza, został uwolniony w ramach wymiany więźniów pomiędzy Rosją a krajami Zachodu. Posłuchajmy, co na ten temat powiedział Patryk Jaki i co opublikował w swoich mediach społecznościowych. Cały świat obiegły właśnie zdjęcia największej wymiany więźniów politycznych i agentów pomiędzy Rosją a światem Zachodu od czasu zimnej wojny. Kluczowy w tej sprawie był wątek Polski i funkcjonujący w naszym kraju rosyjski agent, który podawał się za hiszpańskiego dziennikarza Gonzaleza. Oczywiście, kiedy go złapaliśmy w jego obronie, stawali dziennikarze Gazety Wyborczej i Oka Press i Komisji Europejskiej, twierdząc, że to jest biedny dziennikarz i obrońca praw człowieka, nad którym znęca się reżim pisowski. A wczoraj na płycie lotniska tego drogocennego rosyjskiego agenta osobiście witał Władimir Putin. Jednak nie to w tej sprawie jest najbardziej skandaliczne. Nasz rząd nie chciał się zgodzić na wymianę tych agentów bez wypuszczenia polskiego działacza Andrzeja Poczobuta z więzienia oraz osoby, która pracowała dla polskiego wywiadu, a dostała 12 lat kolonii karnej w Rosji. Wczoraj Tusk zgodził się na tą wymianę dla Polski, nie załatwiając nic. Andrzej Poczobut dalej zostaje w kolonii karnej. To jest, proszę państwa, ogromny skandal. I najwyższy czas. Drodzy państwo, już teraz ze mną przedstawiciele dwóch partii, które są posądzane o prorosyjskość, co dowodzi temu, że każdy absurd przejdzie przez usta obecnie rządzących. Witam bardzo serdecznie ze mną Tobiasz Bocheński, Prawo i Sprawiedliwość, europoseł. A na łączach Bartosz Bocheńczak, Konfederacja. Podobieństwa są, ale są też różnice, o czym już niebawem się dowiemy. Witam panów bardzo serdecznie.
To pierwsze pytanie do europosła Tobiasza Bocheńskiego. Patrząc na tą wymianę, która miała miejsce, to była największa wymiana od czasów zimnej wojny. Czy to jest sukces, czy raczej porażka obozu rządzącego? Nie, no to jest porażka Donalda Tuska i rządu, dlatego że polski rząd w takich negocjacjach razem z sojusznikami, ze Stanami, z pozostałymi sojusznikami w NATO, z Turcją, która przecież jest ważnym państwem natowskim, mogła stawiać różne warunki, próbując załatwić przy okazji tej wymiany swoje interesy. No pan Poczobut, działacz demokratyczny, działacz opozycyjny, prześladowany, powinien zostać wypuszczony z więzienia. I to, że ta sprawa została odrzucona przez rząd i nie negocjowano tego i nie wiemy w ogóle, jaka jest zaleta z tego, że my wypuściliśmy tego szpiega z naszego więzienia i w zamian co Polska, jaką ma z tego korzyść, poza tym, że nasi sojusznicy mają z tego korzyści, nic nie wiemy. Zatem no to jest paradoksalna sytuacja. Ja nie słyszałem o podobnej, żeby tu jakiś rząd coś takiego zrobił. Pan Bocheńczak, teraz pytanie specjalnie do pana. Czy obecny rząd powinien być bardziej asertywny wobec swoich sojuszników? Mowa oczywiście o Amerykanach. Tak de facto, no to można powiedzieć, że nic konkretnego nie uzyskaliśmy w zamian za oddanie rosyjskiego szpiega w ręce Władimira Putina, który go osobiście witał. Tutaj akurat polski rząd po raz kolejny wykazał się wielką nieasertywnością, oddając rosyjskiego szpiega w Rubcowa, wypuszczając go na wolność, podczas gdy Poczobut ciągle siedzi w więzieniu. Nie po raz pierwszy zachowujemy się jak taki w zasadzie wasal, który wszystko będzie dawał, wszystko będzie oddawał, na wszystko będzie się zgadzał, nie oczekując nic w zasadzie w zamian. To w sumie ważne, że dochodzi do takiej wymiany więźniów, tylko dlaczego my znowu na tym nic nie ugraliśmy? To kraje nie mają żadnej przyjaźni, kraje nie powinny sympatyzować, kraje mają interesy i mam wrażenie, że znowu ten interes Polski, którym my powinniśmy się kierować, został gdzieś przez nasze władze zapomniany. Panie pośle, czy ten nasz interes został zapomniany, czy to było specjalne odmrożenie sobie nosa na złość mamie, żeby tylko pokazać, że PiS nie miało racji w tej sprawie? Ja myślę, że to jest część po prostu szerokiego sposobu myślenia przez tę koalicję rządzącą o sposobie uprawiania polityki. No, oni się za każdym razem boją, kiedy ktoś stawia jakieś warunki, kiedy kanclerz Niemiec stupnie nogą, kiedy prezydent Francji czy prezydent Stanów Zjednoczonych. To jest taka polityka, no, jakby to powiedzieć, jakiegoś małego pieska, który chowa się pod dywanem, bo się boi w ogóle szczeknąć. Polska ma interesy, Polska nie ma przyjaciół, Polska ma państwa, z którymi ma lepsze stosunki bądź gorsze, ale ostatecznie liczą się interesy nasze, gospodarcze, militarne, nasze bezpieczeństwo naszych obywateli, interesy państwa polskiego różnie opisywane. I polski rząd wypuszcza z więzienia szpiega, który jest naszym w tym momencie naszą kartą. No mamy go, Rosja go chce, więc możemy stawiać warunki, a nie oddają go za nic. No to kto, nawet odwołując się do jakiejś prostej gry karcianej, oddaje swoje asy w rękawie za darmo? No czy tylko głupiec. Na podstawie tej sprawy, między innymi na podstawie tej sprawy, możemy stwierdzić, że ta pozycja na arenie międzynarodowej Polski po prostu słabnie obecnie. A rzeczywiście, że słabnie, bo pozycja międzynarodowa, znaczenie zależy od decyzji politycznych, a nie od PR-u w mediach. Ten rząd uprawia politykę, która ma polegać na tym, że jeżeli Donald Tusk pojawia się w otoczeniu 10, 5, 2 przywódców międzynarodowych, to już znaczy, że Polska wróciła na salony Europy, a on jest przywódcą Europy. Europejskim, światowym. Nie, tak nie jest. To kiedy my mamy mocną pozycję, to wtedy, kiedy od naszej decyzji, tak bądź nie, coś zależy międzynarodowego. A w tym wypadku każdy wie, że prezydent Stanów Zjednoczonych, sekretarz stanu, kanclerz Niemiec zadzwonią do Donalda Tuska i powiedzą: Donald, ma być tak. No i Donald tak robi, a powinien stawiać warunki. I jeżeli oni będą się dostosowywać do naszych warunków i jakieś sprawy będą załatwiane, to wtedy, że my coś znaczymy. Pan Bartosz Bocheńczak może zechce się odnieść do tego, bo państwo w Konfederacji znani są z asertywności, to tego nie można państwu odmówić. Czy rząd Donalda Tuska nie tylko wobec Amerykanów, którzy są przecież naszymi sojusznikami, ale jednak mają też obowiązki wobec nas, ale też wobec między innymi Unii Europejskiej, jest zbyt mało asertywny, jeśli nie powiedzieć, że uległy? Czy państwo to dostrzegają i widzą?
Nie, no to myślę, że to każdy dostrzega, kto znajduje się po tej prawej stronie sceny politycznej. Każdy dostrzega, że nasz rząd przyjmuje z pokorą wszystko, co albo nakaże, albo poprosi Joe Biden czy Ursula von der Leyen. Więc to jak najbardziej nie jesteśmy w ogóle asertywni. Zwłaszcza, że ta historia właśnie z wymianą tych więźniów może mieć dużo głębszy wymiar. No bo cała ta sytuacja gdzieś tam jest zainaugurowana przez administrację Joe Bidena, przez Kamalę Harris, której to zależy na tym wizerunkowym sukcesie, wizerunkowym pod kątem zbliżających się wyborów prezydenckich, kiedy to Donald Trump wysunął się na prowadzenie tego peletonu wyborczego, miał niemal już w kieszeni, według mnie ciągle ma w kieszeni już to zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Coś trzeba było zrobić. Ja wiem, że to było już od dawna negocjowane przez administrację Joe Bidena, kwestia właśnie tej wymiany więźniów. Natomiast to jest kolejny krok taki, żeby, ja to powiem tak kolokwialnie, językiem może kolokwialnym, podpompować troszeczkę właśnie demokratów, podpompować administrację Joe Bidena i przy tym ich nową kandydatkę Kamalę Harris, żeby ta w jakiś sposób stała się twarzą sukcesu tej wymiany. I nasz rząd się znowu, nasz rząd Donalda Tuska, tak bym to ujął, przyczynia się do wzmacniania właśnie jednego z kandydatów, jakim będzie Kamala Harris. Drodzy panowie, drodzy państwo, przypomnijmy sobie teraz sylwetkę tego, który został oddany z polskiego więzienia prosto w ręce Władimira Putina. Przypomnijmy, żeby Władimir Putin osobiście witał Pablo Gonzaleza, który przecież mydlił oczy no, nie tylko celebrytom, ale także polskim politykom. I Paweł Jabłoński na Twitterze, na portalu X przypomniał: Mierzyńska Anna, Niemczyk Piotr, Staszewski Bartosz, te trzy osoby obok wielu innych publicznie angażowane się w obronę agenta GRU z głupoty, cynizmu, nienawiści do PiS czy świadomie do pilnego sprawdzenia ABW. I teraz pytanie do pana europosła Tobiasza Bocheńskiego: czy rzeczywiście ABW ma szansę się tym zająć, czy raczej nie będzie się tym zajmowała, albo zajmie się po prostu ściganiem polityków na przykład Zjednoczonej Prawicy? Znaczy, wydaje mi się, że ta sprawa w sposób nieprawdopodobny obnażyła głupotę pewnych środowisk w Polsce, dlatego że jesteśmy krajem przyfrontowym. Wiadomo, że Rosja infiltruje polskie społeczeństwo, polskie życie publiczne, bo chce mieć tu agentów wpływu, bo chce mieć wpływ na naszą politykę, bo ona to, jakie decyzje podejmujemy, decyduje o tym, jak Rosja jest skuteczna w różnych rozgrywkach na wschodzie i w Ukrainie. I wiadomo, że będą próbowali plasować agentów od partii Razem po Konfederację we wszystkich środowiskach. To jest możliwe. I teraz, jeżeli był człowiek, który prezentował poglądy ze strajku kobiet, który był bliski ideałom lewicy i Koalicji Obywatelskiej przede wszystkim, i oni stanęli murem za nim, stanęli tylko i wyłącznie murem za nim po to, że rządziło Prawo i Sprawiedliwość, więc trzeba być w kontrze do działań rządu, no to pokazuje ich głupotę, bo powinni wiedzieć, że kiedy mamy postępowania dotyczące szpiegostwa, to należy się odsunąć, bo to są jakby postępowania dotyczące polskiej racji stanu i nie należy ich na bieżąco komentować. I to teraz to jest bardzo poważna kompromitacja. Pan Staszewski się na ich się tłumaczy ze swojego popierania tego człowieka, tego Gonzaleza. Oni wszyscy powinni uderzyć się w piersi, no, powinni wyciągnąć lekcję. Bardzo trudna sytuacja. Wtedy uchodźcy do Polski napływali masowo. Pablo Gonzales, tak naprawdę Rubcow, przyglądał się temu, co się dzieje w Polsce, i te wszystkie najważniejsze informacje płynęły prosto do Moskwy, do Władimira Putina, na Kreml. Ale to też pokazało, to też z perspektywy czasu pokazuje, jak słuszne były decyzje rządu, jeżeli chodzi o obronę granicy i to stanowczo. Był wtedy obrzucany błotem. A jak fałszywa była ówczesna narracja Koalicji Obywatelskiej, która mówiła zawsze na odwrót niż rząd. Mimo że jak objęła teraz rządy, to nagle Donald Tusk stał się obrońcą granicy, paradoksalnie. Także to obnaża przede wszystkim hipokryzję polskiego życia publicznego i politycznego po stronie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i tamtych ugrupowań. Teraz pan Bartosz Bocheńczak, co sądzi pan o tych wpisach, o tych no, znakach zgody z wówczas, jak wszyscy myśleli, dziennikarzem Pablo Gonzalezem? Czy to jednak nie pokazuje tej hipokryzji polskich celebrytów, polskich polityków, którzy stoją po stronie rządu Donalda Tuska?
Oczywiście, że tak. To pokazuje ogromną hipokryzję, to pokazuje ogromną niewiedzę tych ludzi, jak to w gruncie rzeczy wyglądało. To pokazuje również to, że ci ludzie w gruncie rzeczy nie interesowali się głębiej, kim ten człowiek naprawdę jest, nie interesowali się zarzutami, nie interesowali się powagą sytuacji, w jakiej znalazł się ten pan Gonzales, czy jak go tam nazywali, Pablo González, a interesowali się w zasadzie tym, po pierwsze, że był dziennikarzem, że był działaczem ekologicznym i pisał dobrze o LGBT, o różnych takich, o obronie osób z LGBT. Więc oni tu przede wszystkim patrzyli przez pryzmat tego, że on jest właśnie po tej lewej stronie sceny politycznej, reprezentuje to, co dalekie jest prawicy, z czym prawica walczy, z ideologią gender, z ideologią LGBT, i dlatego przez ten pryzmat go zaciekle bronili, natomiast okazało się to wierutną bzdurą, więc czyli można powiedzieć tak naprawdę, że zostanie człowiek celebrytą, jeśli będzie popierał LGBT i będzie się, nie wiem, protestował przeciwko tym, którzy bronią Polski. Właśnie to jest w Polsce taka, no nie tylko w Polsce, ale jest dziwna taka moda na to, że ktoś, kto robi dobre rzeczy, kto na przykład, no nie wiem, opowiada się po stronie prawicowej, kto upamiętnia chociażby wczorajsze obchody 1 sierpnia, to jest taka osoba gdzieś tam mało znana. Natomiast jeżeli ktoś krzyczy językiem Marty Lempart, wychodzi na celebrytę. Więc ostatnio z mamą przejeżdżałem koło znanego budynku w Warszawie i mówię: mamo, to jest ten znany budynek, gdzie mieszkają ci celebryci. A mama się pyta: z czego oni są znani? Ja mówię: no znani są z tego, że są znani. No i mniej więcej to tak ten świat w tym momencie wygląda. Tak jest. Tutaj postawimy przecinek w naszej rozmowie, a tuż po przerwie porozmawiamy między innymi o tym, jak godnie upamiętnić powstańców warszawskich. Do zobaczenia. My przypominamy, że wczoraj miała miejsce rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, okrągła 80. Bardzo ważne, żeby godnie upamiętnić bohaterów walczących za naszą wolność. Nie wszyscy tego dotrzymali, nie wszyscy potrafili zachować się godnie w tej sytuacji. Przypomnijmy, że mural, który powstał z tej właśnie okazji w centrum Warszawy, został zamalowany przed obchodami. Decyzją ratusza to miało miejsce. Posłuchajmy, co na ten temat mówią warszawiacy. To był piękny mural poświęcony Powstaniu Warszawskiemu. Wczoraj został zamalowany, ten błąd próbowano jakoś naprawić i postawiono znak Polski Walczącej Pamiętamy. Czy nie szkoda panu, że po prostu taki mural zniknął w 80. Szkoda, bardzo szkoda. To błąd, że go zamalowano? No chyba tak. No. Szkoda, oczywiście, że szkoda. Cała nasza historia. Ktoś nie pomyślał? No nie pomyślał. Albo specjalnie to zrobił. Proszę pana, jaki mural? O czym pan opowiada? Codziennie tutaj przechodzę. Wcześniej to były jakieś minionki, co pan mówi? W porządku, minimalizm. A co mamy więcej? To jest zauważalny znak. Po co więcej elementów? Rozpraszają one. Powinien zostać jak najdłużej. Tak naprawdę powinien tutaj być takim symbolem. Przypominamy, że warszawski ratusz przeprosił, obiecał poprawę, bo wcześniej była tylko biała ściana, teraz domalowano znak Polski Walczącej i napis Pamiętamy. Sprawę komentował Mariusz Gosek z Suwerennej Polski. Posłuchajmy. Znaczy to są rzeczy niedopuszczalne, tym bardziej, że w przeddzień doszło do tej sytuacji i w dniu 1 sierpnia, gdy świętujemy wszyscy w Polsce te 63 dni chwały Powstania Warszawskiego, nagle ten piękny mural znika, jest zwyczajnie zamalowany. Tak jak i ten kopiec, który
jakąś tą nowoczesność, jakoś miał być pochłonięty i zamiast tego żywego ognia, płonącego ognia, który właśnie jest takim symbolem tej krzewienia pamięci o powstańcach warszawskich, miała być jakaś iluminacja, takie miejsce kultu dla powstańców warszawskich, no zawsze powinny pozostawać żywe, tak jak ten ogień jest czymś takim żywym właśnie na tym kopcu. No ale niestety niektórym przychodzą do głowy takie pomysły, które nigdy pojawić się nie powinny. Sprawa oczywiście budzi kontrowersje, jest szeroko komentowana. Posłuchajmy, co na ten temat powiedział na naszej antenie Hubert Bojarski, rzecznik Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Jest to planowana akcja odwrócenia uwagi Polaków od wydarzeń historycznych. Jest to próba wymazywania polskiej historii. Jest to próba również umniejszania heroizmu i bohaterstwa Polaków walczących w okresie powstania warszawskiego. No do niedawna, teraz się to trochę zmieniło, ale do niedawna jeszcze mieliśmy świadomość, że w Warszawie tak naprawdę najważniejsze było powstanie w getcie, a nie powstanie warszawskie. W związku z tym trzeba mówić o obu, prawda, jeżeli mamy mówić prawdę. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili, to jest... Nawet nie chcę powiedzieć, że skandal, bo to jest, myślę, nawet za małe słowo. Skandale, można powiedzieć, to są skandale. Ale to są skandale zaplanowane. I to są skandale zaplanowane. To jest akcja, która... myślę, że jest próbą sił tak naprawdę. Ile Polacy wytrzymają? A my już teraz sięgamy po komentarz. Tobiasz Bocheński, Prawo i Sprawiedliwość, europoseł, ze mną w studiu, na łączach Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Drodzy panowie, i tu zwracam się do pana posła przede wszystkim. Wcześniej namalowany mural zniknął przed obchodami 80. rocznicy powstania w miejscu przy Rondzie Dmowskiego, gdzie zazwyczaj odbywają się jedne z tych najhuczniejszych obchodów, godziny W, godziny 17, godziny, od której się wszystko zaczęło. Do tego są organizowane koncerty na szeroką skalę, między innymi koncert Taylor Swift tutaj przy stadionie Narodowym. Wcześniej, przecież parę lat wcześniej, koncert Madonny. To są zbiegi okoliczności czy celowe działania? Nie, to nie są zbiegi okoliczności. To jest część kulawej polityki historycznej, którą uprawia prezydent Trzaskowski, od kiedy nim został. Ten zamalowany mural to jest tylko jeden wycinek. To znaczy, pamiętajmy, że to jest 80. rocznica. Ona jest okrągła. Zawsze okrągłe rocznice świętuje się bardziej. Pamiętajmy, że 80., co oznacza, że jedna naprawdę z ostatnich, których mamy żywych kombatantów. To brzmi okrutnie, ale niedługo ich nie będzie. I powinniśmy nadać 80. rocznicy ogólnopolski wymiar. Nie tylko w ogólnowarszawski, ale ogólnopolski. To powinno być wydarzenie, które rozpoczyna się miesiąc przed 1 sierpnia i kończy się jeszcze miesiąc po 63 dniach od zakończenia, od wybuchu powstania. To powinny być wielkie obchody, które są organizowane z patosem, z odpowiednią oprawą, także cały naród jest to włączony. To, co my oglądamy, to jak to jest zorganizowane, to zamalowanie tego muralu, ranga tych obchodów tegorocznych, to naprawdę przypomina spot prezydenta Trzaskowskiego z kampanii wyborczej, jak jego żona gotuje, on siedzi rozparty w kuchni. Znaczy, to jest taka byle jakość, taki brak szacunku do historii, że to jest nieprawdopodobne. To ma być, powinno być ogólnopolskie, narodowe, patriotyczne święto, w którym chylimy nisko czoło przed wielkimi bohaterami, którzy oddali życie, bądź swoje życie narażali za naszą wolność. Naprawdę w czasach najtrudniejszych. A oglądamy byle jakość, w której mamy mural w miejscu, no kto nie mieszka w Warszawie, nie wie, ale to jest jedno z najczęściej uczęszczanych miejsc przez komunikacyjnie, a tam się najwięcej ludzi przewija w Warszawie. No porównywalnym jest chyba metro Świętokrzyska i metro Dworzec Gdański. Także to, że nikt nie panuje w mieście nad wydarzeniami, nad tym, gdzie są murale, gdzie powinny być kwiaty, gdzie powinny być upamiętnienia, to jest po prostu żenujące. A to teraz zwracam się do Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji. Czy warszawski ratusz państwa zdaniem godnie upamiętnia 80. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego? Przede wszystkim, odnosząc się do kwestii tego muralu, to bardzo przykre, że w przededniu właśnie tak ważnej rocznicy zostaje zmazany bardzo ważny symbol oddolnych ruchów, które chcą w jakiś sposób upamiętnić tak ważną rocznicę, jaką jest 80. rocznica powstania
warszawskiego. Przede wszystkim, nawet jeżeli ten mural w jakiśkolwiek sposób łamał prawo, być może naruszał czyjąś własność prywatną, był niezgodny z jakimiś tam lokalnymi przepisami, na litość boską można było zaczekać choćby jeden, dwa dni, żeby ten mural chociaż tego w tym dniu się tam ostał. Więc to po prostu było nieeleganckie, nieładne, to było coś takiego, w którym mam wrażenie, że obecna władza poprzez swoje działanie stara się poniekąd wprowadzać jakąś taką politykę poprawności, politykę takiego zmiękczania historii, zmiękczania faktów historycznych, przeinaczania ich, bo to już nie jest pierwszy raz, kiedy za rządów właśnie Donalda Tuska dochodzi do pewnego swojego rodzaju skandalu, no bo jak nazwać usunięcie w przededniu tak ważnego święta, usunięcie muralu. Mieliśmy za chwilę, ta historia będzie zmieniana jeszcze bardziej, ale co mieliśmy? Mieliśmy przecież Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, kiedy to usunięto stamtąd rodzinę Ulmów, usunięto świętego Maksymiliana Kolbe czy rotmistrza Pileckiego, więc to nie jest pierwszy raz, kiedy ten rząd stara się zmiękczać tę historię, walczyć z tą historią. I co jest tego konsekwencją, drodzy państwo? Konsekwencją tego jest to, że stara się z nas wyplenić jakąś świadomość historyczną, tożsamość naszą narodową. To wszystko jest element walki z polskością, z Polakami i z ich historią. I to jest skandaliczne. Nie możemy do tego nigdy dopuścić, żeby do takich sytuacji dochodziło. Więc pytanie, czy to rzeczywiście zmiękczanie albo jakaś neutralizacja, jak to pan wcześniej powiedział, czy po prostu już stawianie dwóch skrajności przy sobie, bo z jednej strony mamy obchody 80. rocznicy powstania warszawskiego, a z drugiej strony jest organizowany koncert na Stadionie Narodowym w centrum tych wydarzeń, które upamiętniają krwawą walkę o Polskę, o nasz naród, a z drugiej strony też w centrum Warszawy jest realizowany koncert, na który przychodzą młodzi ludzie ubrani w cekiny i oczywiście, że mają do tego prawo, ale to jest ten sam dzień i mamy z jednej skrajności w drugą skrajność. Nie można było poczekać jednego dnia, żeby... Zresztą ten koncert, ta gwiazda daje koncerty w ciągu trzech dni. Wczoraj, dzisiaj i jutro. To był dodatkowy koncert, dodatkowa data. Można było się nie zgodzić, żeby tego akurat dnia Taylor Swift, na której koncerty przychodzą, przychodzi młodzież ubrana w cekiny, po prostu nie wystąpiła. Tak, znaczy oczywiście, że można było. I wydaje się, że to jest celowe działanie o tyle, o ile próbuje się te dwie wizje ze sobą przeciwstawiać. To znaczy, żeby w umysłach młodych ludzi było przeciwstawienie, że albo jest się na wydarzeniach patriotycznych, albo jest się na jakimś nowym, nowoczesnym, fajnym koncercie. Tak naprawdę te dwie wizje są sobie nieprzeciwstawne, tylko nie mogą występować w tym samym czasie. I to jest celowy zabieg organizowany. Jeszcze bym wrócił do tego, jak to wyglądało wczoraj. Wystarczy popatrzeć, że w godzinie W, o godzinie 17 w Warszawie władze państwowe są na po wąskach wojskowych pod pomnikiem Gloria Victis. Czy był tam Donald Tusk? Nie. Donald Tusk był pod kancelarium premiera. I proszę spojrzeć, zachęcam wszystkich naszych telewizorów, żeby obejrzeli, jak to wyglądało. To nie miało w sobie nic wspólnego z jakąkolwiek godnością, czy majestatem Rzeczpospolitej, czy majestatem, który by honorował powstańców warszawskich. To po prostu wyglądało jak, nie obrażając nikogo, spotkanie historyczne jakiegoś wójta wokół jakiegoś mało znaczącego wydarzenia historycznego. Tak wyglądało to, co premier Tusk wczoraj zaproponował. I to jest celowa polityka historyczna, bo jak będzie jakieś wydarzenie związane z rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej albo z czymś innym, co jest bliskie Donaldowi Tuskowi, to zobaczymy, jak wielkie środki finansowe, jak wielki patos temu zostanie nadany w odróżnieniu od rocznic patriotycznych. A teraz pytanie do Bartosza Bochenczaka. Czy nie ma pan wrażenia, że rzeczywiście młodzież w Polsce, od której przecież wszystko teraz powinno się zaczynać, to my, swoje dzieci, powinniśmy uczyć patriotyzmu, pamięci o bohaterach, niezależnie od poglądów, i pamięci o tych ważnych wydarzeniach w historii Polski, a w międzyczasie jest realizowany koncert, który oczywiście, że jest bardzo euforycznym, radosnym wydarzeniem i jak najbardziej powinien być realizowany, ale dlaczego akurat w tym dniu? No właśnie to pytanie należałoby zadać bardziej administracji pana Trzaskowskiego. Dlaczego, wiedząc, że jest to jedno z ważniejszych świąt patriotycznych, że organizujemy koncert to w takim dniu? Natomiast to wyglądało troszeczkę niesmacznie, kiedy
Ja akurat w tym czasie byłem na rondzie Dmowskiego w godzinie W. Akurat tam rozpoczynaliśmy marsz i to było troszeczkę dziwne, kiedy wśród właśnie grona ludzi ubranych patriotycznie, niosących biało-czerwone flagi, niosących różne inne proporce, przechadzała się młodzież w dość wyzywających strojach, bardzo charakterystycznych dla koncertu właśnie popowego, a nie właśnie dla takiej uroczystości. To znowu jakieś faux pas, mam wrażenie, pana Trzaskowskiego. Natomiast ja też nie popadałbym znowu w taką jakąś skrajność, że każdy musi świętować ten dzień według ściśle określonych norm i reguł i każdy musi, nie, każdy może przeżywać ten dzień tak, jak on to czuje. Ważne, żeby uszanował ten dzień, bo jest to dzień bardzo ważny dla Polaków i dla naszej tożsamości historycznej, kulturowej. A dlatego znowu nie wchodziłbym w szczegóły, że ten akurat tu powinien składać kwiaty, a ten powinien tutaj stać na baczność. No nie, no mamy pewne, każdy ma jakieś różne poczucia wrażliwości. Zostawmy sposób oddawania tego hołdu, który się oczywiście należy wszystkim powstańcom, do jego własnej decyzji. No ja się nie zgodzę. Miejscem premiera Rzeczpospolitej tego dnia są powązki wojskowe, gdzie są mogiły powstańców, gdzie są groby powstańców i gdzie jest najważniejszy monument, czyli Gloria Victis, i tam był prezydent Duda, tam był marszałek Sejmu Szymon Hołownia, tam był Kosiniak-Kamysz i tam było miejsce polskiego premiera. Ja nie mówię o tym, gdzie mają być warszawiacy czy inne osoby prywatne, ale kto reprezentuje państwo polskie, właśnie tam powinien być. Ja absolutnie nie bronię tutaj Donalda Tuska, że niech to jest, prawdopodobnie ma pan rację, że tam powinien być. Ja ogólnie tak mówię, że to każdy było tych miejsc. A to się zgadzam, się zgadzam. Każdy powinien wedle, oczywiście. I taką zgodą kończymy. Było bardzo dużo, gdzie można było upamiętnić właśnie ofiary i powstanie samo. Tak jest i ważne, żeby robić to godnie co roku i żeby pamiętać o tych, którzy oddali życie i nieraz swoją wolność, także za naszą wolność i za przyszłość naszego pięknego kraju. Bardzo dziękuję panom. Tobiasz Bocheński, Prawo i Sprawiedliwość, europoseł. Bartosz Bocheńczak z Konfederacji i panowie, teraz dziękuję. Dla panów również news z ostatniej chwili. Iga Świątek została brązową medalistką Igrzysk w Paryżu. Rewelacja. Po wygranej ze słowacką tenisistką Anną Karoliną Szmidlową. 6-2 i 6-1. Tak, rewelacja. Podała Polska Agencja Prasowa. Iga Świątek, jak zwykle waleczna, jak zwykle wywalczyła nam medal. 6-1, 6-2 to świetny wynik. O, tak jest. Królowa polskiego tenisa, królowa też światowego, ale zawsze waleczna i zawsze broniąca polskich medali. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Za chwilę wracamy do kolejnych tematów. Już za chwilę tu w studiu Mariusz Kamiński.